Cześć! Witamy Cię w kolejnym materiale serii raportów z rynku, który publikujemy dla naszej społeczności za darmo kilka razy w tygodniu. Dzięki naszym analizom będziesz na bieżąco z najistotniejszymi wydarzeniami, które dzieją się w świecie kryptowalut i które mogą być odpowiedzialne za przyszłe wzrosty lub spadki. Regularna analiza naszych raportów z dużym prawdopodobieństwem pomoże Ci lepiej zarządzać kapitałem i podejmować trafniejsze decyzje inwestycyjne. Analizę opracowuje dla nas Jacek Lorek, który jest wieloletnim inwestorem, analitykiem rynków finansowych oraz licencjonowanym doradcą inwestycyjnym. Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny dostęp do raportów, zapisz się na listę VIP, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Raporty zostaną automatycznie przypisane do Twojego konta na naszej platformie. Pamiętaj proszę, że żadna z podanych informacji w tym nagraniu nie jest rekomendacją inwestycyjną, a jest to jedynie nasza prywatna opinia. Nie przedłużając, zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę i zapraszam na kolejny raport z rynku. Witam Cię w materiale podsumowującym raporty z rynku, które opublikowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Na wstępie z ogłoszeń parafialnych dodam, że będziemy startować z ekskluzywnymi materiałami z Jackiem Lorkiem, czyli autorem raportów. Jeśli więc są jakieś kwestie, o które chciałbyś go zapytać, pisz proszę w komentarzach, ponieważ w przyszłości zrobimy z Jackiem dedykowane QA, dostępne tylko i wyłącznie dla osób zapisanych na raporty. Link oczywiście do zapisu znajdziesz w opisie tego filmu. Z góry dzięki za aktywność i przechodzimy już do podsumowania. Raport z rynku numer 32 w pierwszej kolejności opisywał sytuację na Bitcoinie po danych z rynku pracy. Dane, chociaż słabsze niż w wrześniu, nie były na tyle złe, aby można było zagrać we wspomnianą w poprzednich raportach grę pod tytułem Im gorzej, tym lepiej. Co prawda, new jobs openings spadły, ale równocześnie spadła też stopa bezrobocia po wrześniowym wyskoku w górę: 3,5% versus 3,7% we wrześniu. To zainicjowało spadki na wszystkich segmentach rynku, oczywiście poza indeksem dolara DXY. Następnie Jacek opisuje Bitcoina przez pryzmat analizy technicznej. Wskazuje uformowanie się trójkąta, z którego wybicie dołem powinno zainicjować ostatnią już falę spadkową, trwającą od 11 miesięcy bezsy. Tak dobrze słyszeliście, bezsy. Potencjalny zasięg wybicia to 6 tysięcy dolarów, co zaowocowałoby otrzymaniem 13 tysięcy dolarów za Bitcoinę jako targetu spadkowego. Dla dopełnienia obrazu technicznego przydałby się jeszcze jeden ostatni ruch wzrostowy do około 21 tysięcy, więc podbitka w następnym tygodniu do tych poziomów byłaby z tego punktu widzenia wskazana. W dalszej części Jacek opisuje aktualną sytuację na jego wskaźnikach on-chain oraz pokazuje swoje transakcje i na moment pisania raportu longi na BTC stanowiły 15% portfela. Raport kończy się podsumowaniem. Wszystkie stosowane przeze mnie narzędzia, łącznie z analizą techniczną, zgodnie sygnalizują, że został nam maksymalnie jeszcze jeden tydzień przed zainicjowaniem ostatecznej fali spadkowej, która powinna być tą ostateczną. Jednocześnie nie zamykam się przed alternatywnym obrazem spraw, gdyż wszystkie narzędzia dają tylko jakieś prawdopodobieństwo, a niepewność, dokąd będzie zmierzać rynek. Raport nr 33 był krótki i konkretny, a nawiązywał głównie do osiągnięcia przez Funding Rates wartości ujemnych, dzięki czemu wskaźnik Long Term Funding Rates zbliżył się do wygenerowania sygnału do krótkoterminowego wejścia w pozycję. To skłoniło Jacka do delikatnego rozpoczęcia otwierania longów w przedziale 1920 19300 i w związku z tym ruchem jego pozycja na longi wzrosła do 20%. Napisał również, że jeśli dostanie finalny sygnał, czyli long term funding rate zejdzie poniżej zera, to mocno rozważy zwiększenie swoich pozycji long nawet do 35% kapitału. Podsumowując ten raport, Jacek napisał, że jego ogólny outlook się nie zmienia, ale w bieżącej słabości rynku dopatruje się on okazji do lekkiego zwiększenia pozycji, które i tak będzie chciał zamykać po ewentualnym wzroście ceny podanych o inflacji. I przechodzimy płynnie do ostatniego raportu z tego tygodnia, czyli numeru 34. W nim dowiecie się, że prognozowanie inflacji z punktu inwestora ma sens, ponieważ każdej publikacji raportu inflacyjnego, mówimy tutaj o czterech ostatnich, rynkowi towarzyszyła wysoka zmienność i z reguły były to ważne punkty zwrotne rynku, które Jacek bliżej opisuje w raporcie. Następnie czytamy, że rynek przed czwartkową publikacją danych o inflacji spadł z obawy przed właśnie kiepskimi danymi. To z perspektywy Jacka oznaczało, że po czwartku powinniśmy iść w górę i na moment nagrywania tego materiału, czyli w piątek, tak właśnie się stało. W dalszej części raportu dostaniecie aktualizację wskaźnika Long Term Funding Rates oraz pozycji Jacka. Pisze on, że zakończył swoje zakupy, podnosząc ilość longów do 25% wartości portfela i na ten moment, bez wyraźnych sygnałów ze strony wskaźników, nie będzie on zwiększał swojej alokacji. Dodatkowo, jeśli Bitcoin osiągnie wartości powyżej 20 500 dolarów, to będzie on realizował ze swoich pozycji zyski. Raport kończy się podsumowaniem. Oceniam szansę na pozytywne zaskoczenie podanych inflacji na 60-40, do 40, ale nie mam zbyt wygórowanych oczekiwań, że to spowoduje rajd rynku o tej samej skali co latem bieżącego roku. Z kolei realizacja wariantu negatywnego, inflacja zaskoczy nas w górę, spowoduje, że z obecnymi pozycjami zostanę na dłużej i będę podchodził bardzo konserwatywnie do moich sygnałów dających podstawy do dalszych zakupów. Czyli agresywne zakupy dopiero po strong buy na long term funding rates i lub sygnał otwórz dągi na algorytmie. Dziękuję Ci za wysłuchanie podsumowania raportów do końca. Jeżeli chcesz zadać jakieś pytanie Jackowi, proszę pisze w komentarzach. Jeżeli materiał się podobał, zostaw lajka. Jeżeli się nie podobał, nie zostawiaj, ale pamiętaj, że zawsze jest to miłe. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!